Cześć, witajcie. Słuchajcie, jestem Wam winien, małe wyjaśnienie. A przy okazji też trochę się pożalę. Jeśli chodzi o najnowszą ekspedycję, ekspedycję 11. No, jestem zawiedziony, jestem naprawdę mocno nią zawiedziony i gra mi się w nią strasznie ciężko, dlatego też. Opóźnienie w filmach jest kolosalne, no, ale może przejdźmy do rzeczy. Co jest dobre w tej ekspedycji? Fajne jest to, że zaczynamy na frachtowcu, tak? Nie musimy znajdować swojego statku, go naprawiać. Mamy już ten statek, mamy frachtowiec i to jest ok. I nie jestem pewien, czy to nie byłoby wszystko, co jest ok w tej ekspedycji. Popatrzmy sobie na same misje. No, wyląduj na powierzchni planety, ok. Skocz gdzieś tam do innego układu, ok. No jest to generalnie chyba w każdej ekspedycji. Załóż bazę. No, w porządku. Tutaj. Odkryj nowe gatunki, czyli skanowanie. przejdź 8000 jednostek. No to się robi samo. Przy sposób towarzyszy. Też generalnie chyba jest to w każdej jednej ekspedycji. Zbierz słowa. Tak, nie mam jeszcze skończonej ekspedycji, a już narzekam. Ale o co mi chodzi? Wejdź na najwyższy szczyt. Odwiedź. Hmm. Najzimniejszą planetę, odwiedź najcieplejszą planetę. E, zanurkuj najgłębiej, odkryj cud archeologiczny. Mm. Odkryj planetę o ilorazie ilo wrogości, tam przekraczający milej, Zbierz rośliny, zarejestruj stworzenie temperaturze ciała powyżej 60, zbierz. Mm. Sześciany wiru, tak? Jakoś tak to było. Sześciany wiru jest nawet napisane. Wykop tunel. Użyj portalu. Odwiedź niebieską gwiazdę. Odwiedź czerwoną gwiazdę. Odwiedź, nie wiem, siną papuciastą gwiazdę. Odkryj morskie stworzenia. Zeskanuj rośliny. Odkryj planetę rajską, czy jakąś tam. Udokumentuj roślinożerce. No praktycznie cała ekspedycja to jest latanie i skanowanie. Po dość fajnym updatecie, który wyszedł. No, no nie tak dawno temu. Z dość fajną historią. Wypuścili ekspedycję, w której robimy to. Co robimy normalnie w grze przez setki godzin? Kurczę, no męczy mnie to trochę. To jest pierwsze. Druga sprawa. Film z drugiej fazy ekspedycji już by dawno wskoczył, ale poświęciłem, nie wiem, kilkanaście godzin chyba na latanie, szukanie jakiegoś zwierzaka, gdzie okazało się, że najprawdopodobniej jest jakiś błąd i go nie znajdę. No, jestem trochę sfrustrowany tym wszystkim. Druga sprawa, jeśli chodzi o same nagrody. No co tu mamy? Jedną smugę plecaka. Akcesoria do naszego towarzysza. Które gdzieś tam, już na grupce na Facebooku, widziałem. Wygląda jakby po prostu ktoś wziął kropelkę i przy, poprzyklejał jakieś metalowe części do naszego zwierzaka. Jakieś trzy plakaty, jeden namiot. standard tytuł, naklejka. Dekoracja, dekoracja. No, i główną nagrodą jest jajo tak no, naszego zwierzaka no słabo naprawdę nie jest to w żaden sposób motywujące bo są to rzeczy których raczej używać nie będę zamiast zrobić jakąś fajną historię ponieważ no można by tu wklecić, tak historię autofagów nie wiem Odwiedzenie ich, ich wiosek, czy, no, czy cokolwiek, ich pojawienie się w naszym systemie, ich wyjście na światło dzienne, czy, czy jak to tam nazwać, jakiś fajny kostur, żeby chociaż był jako nagroda. Nie. Także, no, oczywiście filmy z ekspedycji powstaną. Ale z samej fazy drugiej mam chyba 15 godzin materiału, który muszę przejrzeć, który muszę poprzyśpieszać, w którym muszę powycinać no, mnóstwo rzeczy, żeby to ściśnić może do jednej godziny. Większość z tego to jest po prostu latanie chodzenie skanowanie, latanie chodzenie skanowanie i tak w kółko także. No, nawet głupio mi to wrzucać, tak szczerze mówiąc, bo dla mnie jest to nudne, a dla Was podejrzewam tym bardziej. Także. Oczywiście, oczywiście filmy z ekspedycji 11 powstaną. I oczywiście je wrzucę, ale trochę to potrwa ze względu na. Czas, jaki potrzeba na znalezienie, zaliczenie niektórych kamieni milowych. No i ze względu na moje zdrowie psychiczne, ponieważ ta ekspedycja naprawdę daje mi w kość, jest dla mnie dość nudna, dość monotonna. I tak jak zawsze lubiłem robić ekspedycje, ponieważ były one odskocznią od głównej gry, były jakimś innym zajęciem, celem, który mieliśmy do zrealizowania, tak teraz ekspedycja wydaje mi się, że jest nudniejsza od samej gry, ponieważ narzuca nam robienie rzeczy, które robiliśmy przez setki godzin już. Szkoda, no naprawdę szkoda, bo miało to potencjał, mogło to być zrobione fajnie. Wydaje mi się, że trochę się Hello Games pośpieszył, chciał za szybko wypuścić i poszli na łatwiznę, także musimy się z tym przemęczyć z drugiej strony. Warto zrobić tą ekspedycję, ponieważ się zaraz okaże, że Jakieś osiągnięcia z niej będą potrzebne w następnej ekspedycji czy w następnym updatecie, tak jak było z yy, kiedy konstruktę składaliśmy, a było to potrzebne do najnowszej misji z autofagami. Więc postaram się ją skończyć i mieć to z głowy, na pewno do niej nie powrócę. Myślałem, żeby tak jak z poprzedniej ekspedycji zrobić live'a i na jednym live'ie ją śmignąć. Ale obawiam się, że jest to nierealne i nawet nie będę miał na to siły. Także ja wracam do montowania filmu. A Was najmocniej przepraszam za te przerwy. I widzimy się w kolejnym materiale. Dzięki śliczne za oglądanie trzymajcie się i do zobaczenia na razie